Cześć, mam dzisiaj tak nietypowo nagrywam, bo jestem w lesie na grzybach. Właśnie chciałem taki odcinek nietypowy nagrać z grzybobrania. Jak czasami nie będę nic mówić, to sorry, ale się skupiam. Widzicie, jakie małe takie, ale do tego, do słoika zamarynować, to akurat fajne, takie nieduże. Dużo jest robaczywych, bardzo. Właśnie. Trochę mało już jest grzybów. Jeszcze. Trafiają się takie troszkę ładniejsze. Takie. Zaraz tutaj obetniemy ogonek. Zdrowy. Tutaj jestem w rodzinnych stronach na grzybach, i ten w ogóle przyjechałam z dziadkami, ale oni tam gdzie indziej chodzą, bo ja wcześniej wysiadłam, oni tam, jakbym się cofła do tyłu, tamtą stronę pojechała. Chali auto zostawić, bo babcia zbytnio nie może tak chodzić, ale też przyjechała na grzyby przed chwilą. No na razie tyle uzbieram, mało, bo nawet dno nie zakryte, ale też bardzo dużo ludzi chodzi, to też już wyzbierali. Są lepsze. Widzę, ktoś ładnego grzybka rozdepnął. Ale tu zaoszczędził. Dwóch. Ten już jest przez ślimaki troszkę zjedzony. Jak jeśli się wam podobają takie filmiki, zostawiajcie łapkę i komentarz. To nagram więcej takich filmików, jak pojadę na grzyby jeszcze, bo to nie jest pierwszy i nie ostatni wyjazd nasz na grzyby. Później to może z tatą i z wujem pojadę na grzyby, ale nie wiem, to jeszcze nic nie jest pewnego. I wiecie, to jeszcze wam ponagrywam coś ciekawego, jak się przyjmą takie filmiki z grzybobrania. Jak zaczęłam nagrywać filmik, to mi się więcej trafia grzybów. Nie wiem, za sprawą tego, żeby wam pokazać, jakie rosną tutaj w moich rodzinnych stronach. Nie wiem właśnie. I te mniejsze grzybki będę właśnie marynować, bo ja właśnie uwielbiam marynowane. Wiecie, akurat fajnie się trafiają małe, ale by mogły też ładne okazy się trafić do suszenia, ale jak na razie to tylko się trafiają dobre do marynowania grzybusie. Tutaj właśnie chodzę po swojej miejscówie. To zawsze potrafiam dosyć dużo nazbierać grzybów. Nagram chyba dwa odcinki z tego, bo nie będę takich długich nagrywać filmików, żeby nie były takie nudne. Dobra, będę kończyć, jeszcze coś nagram później. No to się trzymajcie. Do później.